Siemaneczko moi drodzy, witam na kanale Dandy z tej strony. Słuchajcie, na szybko popatrzymy sobie na nowe DLC DAF Tuning Pack, które wyszło chyba nawet dzisiaj. Słuchajcie, obczajmy sobie, co nam tutaj dodają do tego DAFa. Zaczniemy od 105. Weźmiemy sobie 6x4, zrobimy z niego taki Holland Style, popatrzymy, co możemy do niego dodać. Widzę, że silniki są te, które były, skrzynie biegów też te, które były. Słuchajcie, wnętrza, no te, które były. Kolory. Popatrzymy sobie na kolory. Kolory chyba te, które były, też są. Dobra, więc zaczynamy się bawić naszym tuningiem. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi tak wpadła w oczy, w oko, to jest oczywiście pomalowana skrzynka na narzędzia z prawej strony, zobaczcie. Jest elegancko skrzynka. Do niej możemy oczywiście sobie dodać jakieś pierdołki. Natomiast podoba mi się to, że między ośki, między kołami, tylnymi mostami są też dodane. Kolejna sprawa, możemy sobie wybrać tutaj malowanie tego bocznego spoilerka, bądź z jakąś dodatkową osłonką na koło. Bardzo fajna sprawa. Kolejną taką rzeczą ciekawą jest to, że dodali nam jakiegoś kangura typowo do 105. Bardzo fajnie to wygląda. Na razie sobie go ściągniemy, bo najważniejsze to, na co żeśmy ściągali mody, to moi drodzy jest to. Malowanie grilla to jest najlepsza sprawa moim zdaniem i malowanie podszybia. Na to wszystko ściągaliśmy mody, no teraz już nie będzie trzeba. Oczywiście obramowania szyb, jakieś tam obramówki na klameczki. Możemy się bawić tym wedle uznania, kto jak lubi. Dodatkowo jakieś emblematy, tabliczki, nie tabliczki, emblematy na szyby plus jakiś napis na dłużko, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Oprócz tego z tyłu możemy sobie wybrać pomiędzy trzema rodzajami lamp. Jest to bardzo fajna sprawa moim zdaniem. Nawet mamy tutaj, zobaczcie, do cofania lampy. No i do tych lamp, do tego z tego całego zderzaka z lampami możemy sobie wybrać jakieś chlapa, jakiś chlapacz do tyłu. Bardzo fajnie to wygląda. Standardowo rury, tak jak to było w Scanii. Wiadomo, to DLC musi być podobne pod względem ilości rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o DAFA, no naprawdę się postarali. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, w środku to, co jest najważniejsze, czego zawsze mi brakowało, a z modyfikacji nie zawsze to działało, coś tam wpadało w tą półkę, nie wpadało, słuchajcie, to jest drewniany stolik lub zwykły, no i przedłużony na całą tutaj prawą stronę, dłuższy środkowy stolik i drewniany z taką obramówką z drzewa. Dodatkowo doszły nam jakieś kubeczki, samochodzik, proszę bardzo, jakaś czapeczka od DAFA XF, standardowo kurtyna musi być dafowska, no bo jakby inaczej. I to by było tak chyba na tyle, bo z tego co widzę, to kierownica została niestety jedna. Dobra. Drugą ciężarówką to będzie oczywiście też DAF, ale Euro 6. Obadamy ją. Najpierw sobie damy oczywiście kolorek. Ten kolorek jest bardzo fajny. Też sobie damy, no najpierw powinniśmy dać sobie w sumie powinniśmy dać sobie podwozie. Słuchajcie, teraz sobie obczajmy między ośki. Podstawowa malowana, zobaczcie, tutaj między ośka nawet jest pomalowana. Nie dość, że jest dołożona między mosty z tyłu, to jeszcze jest pomalowana, bardzo fajna. Oczywiście, poczekajcie, tu jest jakaś ochronne rury, tutaj nie ma półeczek w DAFie Euro 6. Oczywiście trzy wydechy. Tu mi się wydają jakieś bardziej wykokszone niż w 105. Ten jest taki konkretny, ten wydech. Całkiem spory. No dobra. Klamka oczywiście malowana. Jakieś obramowania na klameczki też możemy sobie dać. Nie wiem, czy to będzie tak widać. DAF Special, Eindhoven Special. Dobra, damy sobie.
Słuchajcie, no obramówki na okna i blenda. Popatrzymy sobie na blendy, jakie on nam tutaj oferuje. Tutaj nam oferuje taką blendę. Tutaj nam oferuje, no ta chromowana to tak słabo wygląda. Tutaj malowana. I tutaj z rurą. No brakuje, kurczę, takiej blendy, która by miała, no która by miała po prostu, moim zdaniem, no już swoje halogeny, tak jak ma 105, tak? Słuchajcie, tutaj dafik, pach, dafik, dafik, pod szybie malowane i tutaj się zaczyna fajna rzecz. Tu możemy sobie podświetlane zrobić ten emblemat dafa. I pojedziemy sobie od góry. Malowane możemy zrobić, chromowane, no zostawimy malowane. Kolejna pineska, cały pomalowany. Bądź jakiś czarny, chromowany. A, to tu się różni ten stok od stok facelift, różni się tymi dolnymi pierdołami. No słuchajcie, tutaj w końcu możemy troszeczkę się pobawić z tym grillem. Jak tam komu pasuje. Mnie się bardzo podoba ten pomarańczowy. No i oczywiście założymy tego kangurka typowo do DAFA Euro 6. Jakieś chlapaczki. Możemy sobie go jeszcze troszeczkę obniżyć, tak dać na przysłowiową glebę troszeczkę. Całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście tutaj możemy sobie też wybrać kilka wariantów. Plastikowe, proszę, chromowane, całkowicie pomalowane i pomalowane z czarną obwódką na nadkolu. Damy sobie pełne pomalowane. I w środku oczywiście, szczerze wam powiem, że to jest pierwszy raz widzę ten interior od środka, bo jest ekskluzywny line facelift, bo tego interioru jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, bo w Euro 6 dawno w środku, tak kolokwialnie mówiąc, nie siedziałem. Tutaj widziałem, teraz jest nawet kierownica, proszę bardzo. No i oczywiście jest też środkowy stolik, bądź drewniany, zwykły bądź drewniany i długi, zwykły bądź drewniany. Wybierzemy sobie oczywiście drewniany, jak szaleć to szaleć. I do tego też mamy kubeczek, jakiś jeden, kubeczek drugi. Samochodzik, tutaj widziałem jeszcze był jeszcze jeden samochodzik. Tutaj proszę bardzo widziałem był portfel jeszcze widziałem, słuchajcie. To ten kubeczek sobie zlikwidujemy. I tu był portfel dafowski, proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem wam pokazać. To jest oczywiście, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to jest też jakaś taka blenda, czy co to jest, to tak trochę odstaje, no ale tak musi być. Jakaś osłona, nie wiem czemu ma służyć ta osłona. To mi bardziej się kojarzy z takimi road trainami, tylko tak do połowy szyby, a tutaj nie wiem, po prostu taka fajna zbajerowana ozdoba. Słuchajcie, no co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam wszystko pokazałem w miarę. 4 euro myślę, że to nie jest aż taki duży wydatek, jeżeli chodzi o takie już fajne zbajerowanie DAFA bez używania modyfikacji. Na dodatek będzie to na pewno, nie wiem czy już nie jest, bo to multi już teraz tak szybko reaguje. Nie wiem czy to już nie jest dostępne na multi. W każdym razie, no słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. DAFy się prezentują już teraz naprawdę świetnie. Dorównują moim zdaniem Scani pod względem tuningu. Czekajmy na kolejne rzeczy. Tymczasem ja was pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarz, co wam się podoba, co nie podoba w tych DAFach. Może ja coś przeoczyłem, to dopiszcie. Ja was tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, na razisko.